Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Podróże to nie tylko odkrywanie i doświadczanie nowych miejsc. Podróże powodują, że mamy okazję bliżej poznać samych siebie. A jeśli podróżować, to tylko z Polimexem, który oferuje bilety, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki grupowe, rejsy oraz wczasy all-inclusive. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Polski zakład samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Wśród wielu organizacji polonijnych biorących udział w odbywających się w różnych prowincjach Kanady obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest naturalnie organizacja nadrzędna – Kongres Polonii Kanadyjskiej. O przygotowaniach do tegorocznego świętowania jubileuszu historycznego dla naszego narodu wydarzenia z prezesem Zarządu Głównego Kongresu Władysławem Lizoniem rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam Pana Władysława Lizonia, prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Czy Kongres Polonii Kanadyjskiej przewiduje jakieś specjalne obchody? Oczywiście, że tak. Witam również wszystkich serdecznie. No jest to rok szczególny, rok stulecia. Oczywiście główne uroczystości będą w okolicy 11 listopada i Kongres Polonii Kanadyjskiej centralne obchody planuje na dzień 4 listopada. Z tego powodu, że wypada to w niedzielę, 11 listopada wypada w niedzielę, a 11 listopada niestety również jest Święto Kanadyjskie, Remembrance Day, i nie możemy konkurować, w związku z tym robimy tydzień wcześniej, żeby mieć możliwość przejścia ulicami i zaplanowania wszystkiego tak, żeby się odbyło to wszystko godnie. Oczywiście oprócz tego będą obchody stulecia w Ottawie organizowane przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie razem z nami. No i organizacje w całej Kanadzie łącznie z okręgami Kongresu Polonii Kanadyjskiej też planują obchody na swoim terenie. Każdego roku 11 listopada obchody wyglądają mniej więcej w ten sposób, że rozpoczynają się mszą świętą w kościele świętego Stanisława, potem jest przemarsz ulicami Toronto pod City Hall, tam następuje podniesienie polskiej flagi na maszcie. Czy z okazji setnej rocznicy przewidujecie jakieś inne atrakcje związane z tymi uroczystościami? Planujemy obchody czy też przebieg uroczystości w podobnym formacie jak w zeszłych latach, ale w o wiele większym wymiarze.
współpracujemy z organizacjami naszymi z całego Ontario i mamy nadzieję, że reprezentacja Polonii z całego Ontario pokaże się w Toronto, żeby zamanifestować polskość, zamanifestować korzenie polskie i zamanifestować to, że jesteśmy ciągle Polakami i pamiętamy o tak ważnym święcie jak stulecie odrodzenia Polski, odrodzenia po okresie zaborów. Msza jest planowana w tym roku na setną rocznicę w katedrze świętego Michała. Również planujemy i staramy się o to, żeby wieża CN Tower w tym dniu wieczorem była oświetlona na biało-czerwono. Poza przygotowaniem oficjalnych uroczystości, Kongres Polonii Kanadyjskiej przygotował nie tylko dla Polonii, ale w zasadzie dla Polaków na całym świecie bardzo ciekawą niespodziankę. Tak, to prawda. Nawiązaliśmy współpracę z kompanią, która się nazywa Time Ticking Corporation, która przygotowała dla nas rocznicowe zegarki na rękę. Rocznicowe zegarki na stulecie niepodległości Polski. Te zegarki już są dostępne i każdy może je kupić. Informacje na temat zegarków znajdują się na naszej stronie internetowej. Można je w bardzo łatwy sposób pozyskać. Jest to piękny projekt. Są dwa rodzaje zegarków. Jeden okrągły, drugi prostokątny. Kolory tarczy czarny i biały. Oczywiście na tarczy zegarka jest orzeł polski w koronie z datami 1918-2018. Orzeł na tarczy zegarka jest pozłacany 18-karatowym złotem. Z tyłu koperty jest również polski orzeł w koronie i napisy po polsku i po angielsku: Bóg, honor, ojczyzna. Także myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby zrobić komuś pamiątkowy prezent, żeby zrobić sobie pamiątkowy prezent. Jest to limitowana edycja zegarków. Będzie dostępna do końca tego roku i od razu chcę powiedzieć, że część dochodów ze sprzedaży zegarków idzie na potrzeby Kongresu Polonii Kanadyjskiej i na organizację oczywiście obchodów rocznicowych. Takie zegarki odmierzające czas wolności z pewnością będą miłą, patriotyczną pamiątką. Jaka jest ich cena? Cena jest bardzo okrągła, $100 plus podatek, czyli $113. Dla osób, które będą potrzebowały korzystać z przesyłki pocztowej do Kanady, czy też poza Kanadę, dochodzi koszt przesyłki. Wszystkie informacje, jak wspomniałem wcześniej, są dostępne na naszej stronie internetowej kpk.org. Można również do biura zadzwonić. Są afisze, które są w wielu polskich biznesach, gdzie te informacje są. Także na pewno myślę, że te zegarki znajdą nabywców, a nabywcy będą mieli wspaniałą pamiątkę na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.